To nic, że za chwilę będzie zanurzony po uszy w wodzie. Ja dzisiaj podziwiam Piotra, który odważył się na ten pierwszy krok, wyskakując z łodzi ku Jezusowi. Znajoma starsza pani powtarzała nieraz. Oczy mają strach, ale ręce zrobią. Nie jestem zwolennikiem bezmyślności, działania bez rozwagi czy planu, ale czasem tak strasznymi jesteśmy asekurantami, jak szachista chcielibyśmy każdy ruch do przodu przewidzieć. Żeby nie pozwolić sobie na pomyłkę, broń Boże, na błąd czy upadek, nigdy na porażkę. Tak wyrachowani, że nie pozostawiający nawet szczeliny na działanie Pana Boga. Przecież już by nie było dokładnie tak, jak sobie to wcześniej zaplanowaliśmy. I tak obok nas nieraz przelatuje kolejna szansa. Niezwykła pasja, jakaś piękna relacja, przygoda, być może nawet nasze życiowe powołanie, bo nam się nie zbilansowano, bo jakiś lęk nam przeszkodził i nie zdecydowaliśmy się na ten pierwszy krok. I tak z czasem stajemy się coraz bardziej sztywni. Szablonowi, niezrealizowani, wiecznie niezadowoleni, zgorzkniali i smutni. Piotrze, dziękuję Ci, że zrobiłeś ten pierwszy krok w fale ku Jezusowi, który z galilejskiego rybaka uczynił Cię rybakiem ludzi.